Witajcie kochani, witam Was serdecznie w ulubieńcach listopada oraz też w nowej konfiguracji troszeczkę, jeżeli chodzi o oświetlenie i ustawienie kamery w pomieszczeniu, w którym nagrywam. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie Wam się oglądało chociaż o odrobinkę ciekawiej, właśnie z takimi urozmaiceniami, a tymczasem przechodzimy do ulubieńców. Cały czas idąc za postanowieniem nagrywania krótkich, ale treściwych filmów, również teraz mam zamiar zaprezentować Wam naprawdę w formie skrótowej wszystkie produkty, które naprawdę wywarły na mnie wrażenie i które z czystym sercem oraz sumieniem poleciłabym Wam do użytkowania. I jak zawsze mam tutaj mój koszyk, w którym sobie zbieram zawsze te wszystkie ulubione produkty z łazienki i przechodzę już do opowiadania Wam o nich. Przygotowałam sobie również kartkę, bo myślę, że jest to taki sposób, który świadczy o tym, że jestem przygotowana do zajęć. Chcę, żebyście wiedzieli, że przygotowuję się do tych filmów i że naprawdę to, o czym Wam mówię, jest przemyślane. Zacznę może od pielęgnacji, bo myślę, że to jest coś, co naprawdę w zeszłym miesiącu coś, co totalnie odmieniło moje podejście i w ogóle problemy, które kiedyś miałam, a teraz już po prostu nagle zniknęły jak dotknięciem czarodziejskiej różdżki, właśnie dlatego, że zmieniłam pielęgnację. I jak wiecie, jeżeli mnie oglądacie, chyba 2 tygodnie temu wpuściłam na kanał film dotyczący pielęgnacji z klinik, 3 kroki z klinik. I ja cały czas skrupulatnie to moje ostatnie ulubione słowo, używam właśnie tej pielęgnacji. I mowa jest, jeżeli nie widziałeście filmiku, to tutaj gdzieś będzie odnośnik. Mowa jest o 3 krokach z klinik dla skóry suchej i wygląda to w ten sposób. Jak widzicie, te produkty już są na wykończeniu, ale wynika to z tego, że są to po prostu próbki, można tak powiedzieć, taka wersja testowa. Ja używam tego gdzieś od około miesiąca łącznie i naprawdę moja pielęgnacja i moja cera i też to, co później na tą buzię po prostu nakładamy sobie w postaci makijażu, to się wszystko tak diametralnie zmieniło właśnie dzięki tej pielęgnacji, ze względu na to, że po prostu moja skóra jakby odzyskała taki odpowiedni balans, jeżeli chodzi o nawilżenie, jeżeli chodzi o uczucie takiego komfortu. I powiem Wam, że też zupełnie inaczej właśnie dzięki tej pielęgnacji utrzymują mi się produkty kosmetyczne, kolorówkowe w ciągu dnia. Ja wcześniej miałam tak, że przez parę tygodni miałam taki problem i naprawdę to był problem, ktoś się może śmiać, ale jeżeli się interesujecie makijażem, to na pewno doskonale mnie zrozumiecie. Problem polegał na tym, że ja po prostu używałam swoich sprawdzonych kosmetyków, które naprawdę bardzo lubię i które gdzieś tam sprawdziły mi się, przekonałam się do nich, idealnie mi się sprawdzają na co dzień. I nagle zaczęło mi się z nimi dziać coś takiego, że po prostu wiecie, albo się warzyły, albo się ścierały, albo coś działo po prostu takiego okropnego, dyskomfortowego, że no myślałam, że oszaleję, a to jest, wiecie, no nic gorszego po prostu w ciągu dnia, jak tylko myśleć o tym, co się na tym fejsie naszym dzieje. Więc no tak, zdecydowanie właśnie pielęgnacja z klinik odmieniła moje problemy, jeżeli chodzi o skórę i ja z całym czystym sercem oraz sumieniem mogę naprawdę Wam polecić skuszenie się na to. Każda osoba, myślę, która ma suchą cerę, suchą skórę i szuka takiego właśnie komfortu dla niej, to myślę, że powinna się przerzucić ze swoich dotychczasowych środków pielęgnacji na właśnie pielęgnację z klinik. I pomimo tego, że nie należy ona do najtańszych, a raczej bym nawet powiedziała, że należy do tych droższych, to mimo wszystko myślę, że są to pieniądze, które są naprawdę świetnie ulokowane i myślę, że kupienie takiego zestawu jest po prostu też świetnym prezentem. I nie mówię tutaj tylko o nadchodzących świętach, mówię o całym roku. Uważam, że jest to naprawdę coś, co kiedy podarujemy swojej mamie, babci, koleżance, przyjaciółce, siostrze, myślę, że będzie to strzał w dziesiątkę o każdej porze roku. I jak zawsze miało być krótko, ale oczywiście się rozgadałam i tak to właśnie ze mną jest. Następna rzecz, jeżeli chodzi o pielęgnację, jest to płyn micelarny z Sorai i mi się udało dorwać go w Lidlu, oczywiście, no bo gdzież by inaczej. Jest to duża pojemność, bo jest to 400 ml, ja go używałam cały miesiąc. I ja go używałam, bo zapewne od razu padnie komentarz albo jakieś pytanie, że skoro używałam 3 kroków z klinik, to jak to jest możliwe, że jednocześnie używałam tego. Ale ja robię tak, że jak wracam z pracy, zawsze, nawet jeżeli później dla Was nagrywam, to ja zawsze zmywam najpierw makijaż. Pierwsze co, jak wchodzę, to myję ręce i zmywam makijaż. Zmywam oczywiście makijaż twarzy, nie zmywam makijażu oczu, bo jeżeli wiem, że będę nagrywać, to bez sensu by to było, ale
zmywam zawsze makijaż twarzy, po to, żeby po prostu tą buzię odświeżyć, później żeby sobie nałożyć te produkty od nowa, bo no jakoś tak, nie wiem, mam tak, że po prostu lepiej się psychicznie czuję ze świadomością, że zmyłam ten makijaż i właśnie wtedy używam sobie tego płynu micelarnego z Sorai aktualnie. Nakładam go na zwykły płacik kosmetyczny, płatek kosmetyczny z Lidla, taki duży, takie duże one są i sobie po prostu zmywam makijaż twarzy i tyle. A później wieczorem sobie wykonuję całą pielęgnację związaną z trzema krokami Clinique. I ostatni produkt z pielęgnacji, o którym Wam pisałam na swoim Instagramie i chyba też na moim fanpage'u na Facebooku, jest to krem Nivea Men, który podkradam oczywiście mojemu mężowi i sama go kupuję, więc to się nie liczy jako podkradanie. On bardzo fajnie pachnie po męsku, oczywiście, ale bardzo tak, bym powiedziała, delikatnie, tak subtelnie, naprawdę subtelnie. Krem ten mi się sprawdził świetnie, jako oczywiście krem nawilżający pod makijaż dzienny. Powiem Wam, że nie miałam lepszego produktu do nawilżania twarzy, oczywiście pomijając ten, którego używam aktualnie z Clinique, z tych właśnie trzech kroków. I ten krem bardzo fajnie nawilża naszą skórę. Jeżeli chodzi o ten delikatny, taki męski zapach, to naprawdę, kiedy nałożycie później inne produkty, już takie typowo babskie do makijażu, to po prostu totalnie nie będziecie czuły tego zapachu, więc absolutnie się tym nie zrażajcie. Ale słuchajcie, spróbujcie sobie, bo ja przy mojej suchej skórze mam naprawdę dotychczas problem miałam, żeby znaleźć taki krem, który naprawdę mi ukoi tą skórę, że ja będę miała święty spokój cały dzień, że nic mi się nie będzie ważyło, nic mi się nie będzie działo. I właśnie ten krem używałam właśnie zanim zaczęłam używać pielęgnacji z Clinique, to też tak podchwyciłam, że taki krem może być spoko, a podchwyciłam to dlatego, że tak jak Wam mówiłam w poprzednich chyba, no, nagrywam. No tam Damian do Ciebie dzwoni. Tak więc generalnie, jak zawsze, oczywiście i tym razem, nie obeszłoby się bez tego, żeby mi coś nie przerwało nagrywania. Ja mówiłam o kremie do nawilżania twarzy pod makijaż z Nivea Men. Ja ten krem serdecznie Wam polecam, spróbujcie sobie, a nuż spodoba Wam się. Ja się przekonałam do tego, żeby raczej tak jakoś intuicyjnie postanowiłam wypróbować właśnie ten krem po tym, kiedy Wam mówiłam chyba w poprzednich ulubieńcach o tym, że używałam tego węgla takiego magnetycznego właśnie też z L'Oreal, który był przeznaczony z takiej serii męskiej, też bardzo fajnie mi się sprawdził i dlatego postanowiłam sięgnąć po kolejny produkt, który jest dla facetów. Jest to tym razem krem i naprawdę się nie zawiodłam, więc Wam też polecam. Teraz przechodzimy już do kolorówki. Produktów mam mało, ale myślę, że są to takie same perełki i też nie wiem, czy Wam już o tym mówiłam, czy nie, ale jeżeli tak, to Was przepraszam i muszę wspomnieć jeszcze raz. Zdobyłam kolor 2N z L'Oreal True Match, w związku z czym stał on się moim absolutnym faworytem. Ja tego podkładu używam naprawdę bardzo niewiele, jeżeli chodzi o makijaż dzienny. Absolutnie starcza mi takie półtorej pompki, jeszcze nakładane gąbką, więc gąbka bardzo wchłania ten produkt. I bardziej on mi służy do wyrównania kolorytu, do takiego, wiecie, no, ujednolicenia troszeczkę koloru właśnie skóry, twarzy z całą resztą ciała, bo on ma bardzo fajny taki oliwkowy kolor, idealny po prostu dla mnie to jest idealny kolor, ja w ogóle nie muszę przeciągać po szyi tego produktu. Świetnie mi się sprawdza cały dzień, od czasu do czasu zdarza się u mnie tak, że z niewiadomych przyczyn, używając cały czas tych samych produktów i tej samej pielęgnacji, czasami gdzieś tam wycieram się ten produkt, ale bardziej myślę, że to wynika z tego, że ja po prostu ostatnimi czasy nie mogę się do końca wyleczyć, cały czas prycham, kicham, smarkam, wycieram się, w związku z czym no wiadomo, że tutaj zawsze na obszar koło nosa jest jakiś taki, wiecie, zdezelowany. Więc to jest produkt, który u mnie jest cały czas na topie i ja go cały czas będę polecała. Ostatnio również zakochałam się od pierwszego wejrzenia, bo wiecie, czasami są takie produkty, gdzie nie musimy ich używać długo, a z góry wiemy, że będą nam świetnie służyły. I właśnie takim produktem okazał się puder, taki zwykły w kamieniu z Golden Rose. Jest to zwykły pressed powder. Ja go mam w kolorze 101 Ivory i on też jest tutaj z filtrem SPF 15 oraz z witaminami E plus A. I on jest bardzo jaśniutki, jak zresztą sama nawet nazwa koloru wskazuje. Wygląda on w ten sposób i powiem Wam, że wiecie co on robi fajnego, będziecie to widziały za tydzień w filmie, no właśnie w którym będę używała kosmetyku Golden Rose.
zobaczycie, jaki ten puder daje świetny efekt Photoshopa, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bo on tak fajnie wygładza skórę i niewiele go trzeba nałożyć. Moim zdaniem jest coś niesamowitego, ponieważ te produkty z Golden Rose są stosunkowo tanie, a naprawdę ten produkt od razu na mnie zrobił taki efekt wow. I ja też go używam tutaj po długu brwiowie, jako takiego zwykłego beżowego cienia. Też się sprawdza idealnie, więc dwa zastosowania, taniość i jakość, więc jest naprawdę cool. Kolejne produkty to jest produkt bronzer. Ja Wam pokazywałam efekt tego, jak wygląda na mojej twarzy, aktualnie też mam to na twarzy. Oczywiście wszyscy zgadli, jest to kultowa Bahama Mama, którą ja posiadam dopiero od niedawna. Dzięki uprzejmości Krzysia Hrabąszcza, którego serdecznie pozdrawiam, właśnie kolegi, który przebywa w Anglii. On właśnie mi przesłał taką paczuszkę, w której właśnie się znajdował ten kosmetyk Bahama Mama oraz kilka innych. Ale ta Bahama Mama to było coś, na co ja polowałam, więc się bardzo cieszę, że właśnie Krzysiu przysłał mi to w prezencie. I powiem Wam szczerze, że nie jest to taki produkt, o którym ja się mogę wypowiedzieć, że jest to produkt do konturowania, ponieważ moim zdaniem, mimo że wiele osób i w ogóle cała YouTubosfera tak krzyczy o tym głośno, to dla mnie osobiście jest ten produkt za ciepły do konturowania. I nie wiem, być może to zależy od mojej karnacji, od mojego koloru skóry, nie wiem, ale dla mnie jedynym produktem do konturowania jest Kobo Nubian Desert, a Bahama Mama służy świetnie, ale po prostu kapitalnie do ocieplania twarzy. Moim zdaniem jest to rewelacja, bo nie jest to coś, co daje nam takie pomarańczowe wykończenie na twarzy, takie jakieś dziwne ceglaste tony. Jest to takie bardzo, bym powiedziała, naturalne, idealne ocieplenie twarzy, a to w jaki sposób w ogóle się rozciera ten produkt, aplikuje, no to dla mnie to jest po prostu jedno wielkie wała wiła. Ja totalnie jestem fall in love with Bahama Mama. I naprawdę uważam, że też, pomimo tego, że nie jest to tani produkt, to uważam, że kupienie komuś albo w prezencie, albo sobie w prezencie kiedykolwiek w roku, to jest totalny strzał w dziesiątkę, bo myślę, że no chyba nie ma osoby, której ten produkt się po prostu nie sprawdzi. I ja właśnie chciałam jeszcze Wam powiedzieć o jednym przyrządzie, którego używam do w ogóle konturowania i który gdzieś sobie odkopałam ze swoich rzeczy. Ja Was przepraszam, że on jest troszeczkę zabrudzony tutaj od góry, ale ja właśnie przed tym filmem, kiedy się troszeczkę musiałam podreperować, to właśnie używałam również do konturowania i używam tego pędzelka takiego właśnie płaskiego. Widzicie, jak to wygląda, jak taki kwiatek. W każdym bądź razie ja używam sobie właśnie do pudrów do konturowania, czyli do Kobo Nubian Desert i pod kość policzkową idealnie wjeżdża, absolutnie. Rozcieram go sobie takimi delikatnymi ruchami do góry i wygląda to super, a później tylko ocieplam buzię troszeczkę tak powyżej kości policzkowej i na skroniach tutaj i na górze czoła. Właśnie Bahama Mamą i jest po prostu wow, mi się to bardzo podoba, uważam, że to wygląda bardzo fajnie, bardzo naturalnie i no tak, myślę, że taki sprzęcik mały, a może zdziałać cudeńka. I jeszcze chciałam Wam pokazać jedną rzecz, jeżeli chodzi o kolorówkę. Jest to paleta z Zoewy, którą wygrałam w konkursie z Visage Shop i dostałam od nich właśnie palety. I ta paleta w związku z tym, że jest w kolorach, które zdecydowanie są kolorami dla mnie, bo są cieplutkie i takie dość, bym powiedziała, głębokie, to właśnie te kolory się idealnie sprawdzają do mojego typu urody. Ja absolutnie jestem zakochana w tej palecie, bardzo mi się podoba to, w jaki sposób się matowe cienie rozprowadzają, w jaki sposób się rozcierają. I generalnie ja myślę, że ta paleta to jest coś tak absolutnie uniwersalnego dla ciepłych typów cer, ze względu na to, że po prostu tą paletą jesteście w stanie wykonać każdy makijaż, dlatego że macie tutaj cień, który jest cieniem beżowym, podługobrwiowy i jest to cień matowy, co jest ważne. Macie tutaj cień taki, który możecie sobie zaznaczyć załamanie powieki, który możecie sobie zaznaczyć zewnętrzny kącik. Tak samo ten ciemny kolor to jest taki bardzo, bardzo ciemny brąz. Nim również możecie sobie, nie wiem, zrobić kreskę na przykład. No i tutaj macie takie cienie o wykończeniu satynowym, odrobinkę i one też bardzo fajnie się mogą sprawdzić, gdyby brałoś na powiekę ruchomą, później na nie nałożyć, nie wiem, jakiś pigment czy coś. Macie po prostu no, 100 tysięcy różnych opcji makijaży. Mam nadzieję, że właśnie mi się uda wkrótce Wam zaprezentować te palety, które mam w akcji. No i dwa ostatnie produkty, ale są to już akcesoria.
Są to pędzelki, jeden pędzelek jest to pędzelek w ogóle, który wytrzasnęłam sobie do eyelinera z zestawu pędzelków do zdobień paznokci. Kupiłam je chyba na Kokolicie i one były trzy. Ja właśnie sobie ten jeden zaadaptowałam do właśnie eyelinera i on mi się sprawdza świetnie. Ja od czasu, kiedy używam tego pędzelka, nie mam dnia, kiedy jest no kreska day, tak jak mówiłam w filmie o kresce. Totalnie w ogóle nie mam problemu z kreską, więc jestem absolutnie zakochana w tym pędzelku. I ostatni pędzelek, który również jest moim takim mega faworytem, używam go w każdym jednym makijażu. Jest to pędzelek właśnie z Zoeva, z takiej specjalnej kolekcji Exclusive for Douglas. Jest to specjalna kolekcja właśnie dla niemieckich Douglasów. Jest to Luxe Smoky Shader w kolorze 234. I ten pędzelek jest na tyle drobny i na tyle taki fajny, że tak, można nim sobie zmatowić obszar pod łukiem rybiowym. Możecie sobie wklepać cień na całą powiekę ruchomą i po prostu macie gotowy makijaż, odrobinkę jakiegoś cienia, załamanie powieki i również makijaż jest gotowy, więc jednym pędzelkiem wow. Generalnie on jest wykonany z naturalnego włosia, więc wszystkie te produkty pod nim się tak idealnie aplikują, że ja po prostu no, mogłabym się miziać tym pędzlem non stop 24 godziny na dobę. Także serdecznie, jeżeli macie możliwość zakupienia sobie ich na stronie niemieckiego Douglasa, to myślę, że jak za cenę 19,99 euro, to myślę, że taki zestaw pędzli to jest naprawdę też dobrze ulokowany pieniądz i też macie przy okazji pomysł na prezent. Więc jak widać, to są wszyscy ulubieńcy moi. Przy okazji się też nasunęło kilka pomysłów na prezenty. Tak samo zauważyłam zupełnie przypadkiem, w ogóle nie miałam tego totalnie w planie, ale mam nadzieję, że Wam się to przyda właśnie do tego, żeby w ferworze poszukiwania jakichś tam prezentów, bo się zbliżają święta, więc być może się to Wam przyda do tego, żeby właśnie sobie znaleźć jakąś inspirację, jeżeli chodzi o właśnie prezenty. Mi się już bateria powolutku kończy, więc ja również kończę. Mam nadzieję, że spodobali Wam się moi ulubieńcy. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie kciuka do góry. Napiszcie mi proszę w komentarzach, jacy byli Wasi ulubieńcy. I widzimy się już w następnym odcinku, w którym to będziemy podsumowywać ulubieńców z całego roku. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pa!